Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto Terraria i bez zbędnego gadania lecimy na kolejną przygodę. Dzisiejszy cel może wydawać się wam wręcz, powiedzmy, misją samobójczą. Nie ukrywam. Jest tak. No ale właśnie na początek jest ze mną dzisiaj niestety tylko siostra. Reszta ekipy nie dała rady. No i właśnie, jak widać po tytule i jak widać po tym, co w sumie zaraz powiem, cel na dziś to Zżeracz Światów, boss z Corruption. Coś, co z jednej strony jest zabójczo trudne, z drugiej natomiast z moim biczem może być łatwo go pokonać. Siostra, zostaw to, ty jesteś magiem. Chociaż mamy już konkurencję dla ciebie, jeśli chodzi o magiowanie. Więc chcesz to sobie tam pożyć, jakieś bronie inne. I żeby nie było, siostra, liczy z tym, że to będzie bardzo ciężkie. Bo jednak, no, Eater of Words, bądź co bądź. Ja nawet na tę okazję nie biorę zwykłych miksturek, biorę te powiększone. I powiedzcie, mamy... No niestety nie mamy miksturek regeneracji. A nie mamy! Dobra. Proszę siostra, weź te miksturki, przydadzą się. Wypijesz je dopiero przed bossem. No i masz tutaj homary na wszelki wypadek, żebyś miała co żyć. No, żeby nie było poza mną i siostrą, jest jeszcze dzisiaj Manoni, tylko że on jak zwykle będzie niedostępny, co chwilę będzie właził, wyłaził. I głównie będzie on budował domek. Tak więc ja już bez zbędnych sergieli i mordzenia zajmę się Zżeraczem Światów. A w międzyczasie opowiem wam o pewnym ciekawym czymś, które w sumie poznałem dzięki wszystkiemu dosyć znajomemu. Otóż wyobraźcie sobie, pochodnie od teraz wpływają na takie rzeczy jak chociażby droplate i w ogóle. Tak więc, no, bardzo ciekawa sprawa. Co wpływa na to? No, siostra, pochodnie wpływają na szanse na wybadanie rzadkich przedmiotów. Tak więc, jeśli dobrze dopasujesz pochodnie do biomu, w którym występujesz teraz, pochodnie mogą dać ci większe bonusy do tego, że po prostu rzadsze przedmioty będą dwa razy częściej nawet wypadać łącznie. Tak więc, no, po prostu wspaniałe. Oczywiście pochodnie mają takie wymogi na zasadzie w przypadku dżungli muszą być z dżungli, pustyni z pustyni i tak dalej. Zwykłe pochodnie nie pasują do żadnego. Czytajcie, na lesie nie dają minusów, ale nie dają nigdy plusów. Na biomowe zawsze dają minusy, chyba że są w odpowiednim biomie. No i leśne dają minusy wszędzie poza lasem. Czyli takie podstawowe, no. Po prostu ciekawa mechanika. Szkoda, że nie widziałem o niej, no nie wiem, wcześniej. Nie wiem, czy dodali ją teraz, czy ogólnie. To siostra prowadzi do struwającego jeziora. I proszę nie trzeszczeć mi tutaj talerzami. A jeśli chcesz trzeszczeć talerzami, to się wycisz. Dobra, to teraz tak. Brawo, siostra. Normalnie 1000 punktów do Hufflepuffu za to. 1000 punktów do Hufflepuffu. Dobra. To już chyba odpowiedni moment. Pora zżyć homara. I miejmy nadzieję, że przeżyje to. Homar lepszy. Pod wieloma względami homar naprawdę ma lepsze statystyki. Bo daje na 10 minut to wszystko. No a ryba chyba też ma swoją drogą mniejszy bonus niż homary. Tak więc no. Ja preferuję homary na jakieś takie zadania, które wiem, że mogą się nie udać. Natomiast jeśli wiem, że jest duża szansa na powodzenie, to żrem sobie potrawkę morską, która daje jeszcze większe bonusy, no ale jest cięższa do zdobycia. I w sumie mógłbym sobie ją przygotować, no ale... Mam nadzieję, że homar też wystarczy. Na więcej potrawy. Potrawki rybne wymagają dwóch ryb miksturowych. Ale dobra, mniejsza z tym. Pora skazać się na śmierć po raz pierwszy. Inaczej mówiąc, pora zniszczyć ostatniego orba i męczyć się z zżeraczem. Tak więc dobra. Skarb bomb, czyń honory. Dziękuję. I uwaga, uwaga. Buffy. Miejmy nadzieję, że tego nie pożałuję. Mam różdżkę, która jest w sumie idealna dla takiego kogoś jak ty, siostra, czyli dla magów. Tak? Wildthorn. Będziesz mógł mi oddać? Później może tak, ale na razie mam ważniejsze rzeczy, czyli muszę przeżyć starcie z żeraczem. Dura dziura! No i z tym
Wiesz co, tam przez jaskinię włazisz, tam gdzie ja jestem. Ale i tak padnę zaraz. Dobra, spokojnie, uważaj. Uważaj, gwiezdny kluczu, zaraz na ciebie naskoczy. No, nie możesz to się tak skończyć. I uciekaj. No jasne. Pozamiatane. Język jest prosty. Nie mamy szans z żeraczem. Przynajmniej nie na ten moment. Więc siostra, pora na plan B. Pora iść w kopalnię, szukać serc i na 400 życia dopiero do tego podejść. A teraz patrz, jaki piękny. Tak, tą różdżkę? Nie, no jest moja. Ona jest moja. A tak serce chcesz, sobie bijesz. Nie, tam był różnicy większej. Niestety trochę się zawiodłem na moich możliwościach. Liczyłem na pewno na to, że jakimś cudem może uda się pokonać zżeracza światów. Siostra, mów wyraźniej i lepiej, bo naprawdę nie rozumiem, co ty nawet do mnie masz do powiedzenia. Bo sprawdzałam, czy nie mamy lajków. Nie, nie mamy. Może bym miał ich więcej, ale no, porozdawałem, żeby każdy miał trochę więcej do HP. Rozumiesz. Tak więc teraz biorę moje pozostałe homarno i... Wiesz co, siostra? Ty może, jako że nie najlepiej radzisz sobie ze zwiedzaniem w ogóle. Dziś mamy chyba mikstury skrzyń, tak się chyba to nazywało na polski. Z angielskiego Crate Potion, Crate Potion. Poszukaj ich sobie i wyklej trochę. Połów te skrzynki. Tak byłoby na sruwających wyspach, ewentualnie w jakiejś dżungli czy coś, bo tam są specjalne odmiany, ale nawet jeśli się nie uda, to fajnie byłoby, gdyby się jakikolwiek pozbierała. Okej? Okay? I nie ma jej, jak na złość. Szkielety grzybowe troszkę są. Słabe. W wypadku, gdzie by się przydało podejść. W sumie na niższych poziomach powinienem chyba odnaleźć to, czego szukam, ale no. Nawet co mam ważniejsze rzeczy niż szukanie tego, czego szukam. Żeby nie było, szukam obsydian, mocno. Ale ważniejsze są lej w krystale. Co tam gadałaś, siostra? Czyli na fruwających wyspach, tak? Albo w dżungli, chociaż może być. Bo w dżungli też są miliony przydatnych nam rzeczy, których nie posiadamy jeszcze. Żeby nie było, chyba Corruption też możesz, bo tam z ich skrzynek, jak się nie mylę się, można dostać jakieś tam, powiedzmy, akcesoria. Czy bardziej przedmioty te same, które są z Shadow Orbów, które, no... Niszczenie niestety za bardzo nam nie pomoże teraz, bo zżeracza światów i tak nie pokonamy. Więc tam też możesz, tylko musisz znaleźć po prostu odpowiednie bajorko i się zabarykadować, żeby cię nie mordowali co chwilę. Bo wiesz... Ja muszę zabarykadować, nie. No tak, tylko ci mówię, że to jest konieczne. Dobra. Jesteśmy już chyba na tym poziomie, na którym chciałem być. Teraz tylko liczyć na interwencję od wróżków. I w sumie Agleta wymieniamy na buciki do sruwania, które jakimś cudem udało mi się zakupić. No. Więc misja na szukanie serc rozpoczęta oficjalnie. I zobaczymy, co to jest. Co gadasz, siostrę? Zapytam cię. Jak teraz harpie wyglądają? A, no ja już miałem okazję trochę popatrzeć na nie, bo tam łowiłem przez chwilę. Nic wielkiego, jeśli chodzi o to. Pióra? No. No jest miksturka z piór, która tam powoduje, że nie dostajesz obrażeń od upadku, no i jest też miksturka grawitacyjna. No i potem na skrzydła podstawowe, ale no. Ich to bym starał się nie craftić w miarę możliwości. I w sumie... Czego nie craftić? No, skrzydeł podstawowych, tylko już te lepsze od razu. Ale tak czy jak piór się trochę przyda na razie. Dobra.
Wlazimy coraz niżej, a w sumie dalej nie ma tego, czego szukałem. Kiepsko. Bardzo kiepsko wręcz. Ale cóż, tak już jest, powiedzmy, wada Terrarii, że czasami jak się czegoś bardzo chce, to trudno to znaleźć. Aż tak można powiedzieć o każdej grze. Co mówisz, siostra? Że tak jest w każdej grze. A nie do końca, bo są gry, które mają, powiedzmy, pewniejsze rzeczy. Jak na przykład taki Dark Souls, tam masz pewność, gdzie podniesiesz jaki przedmiot. Zatem, że owszem, tam nieliczne przedmiociki, tam trzeba jakoś farmić specjalnie, ale w większości wystarczy, że pokonasz odpowiedniego bossa, czy podniesiesz z odpowiedniej podłogi i już masz. Zresztą czasami, żeby dojść do tej podłogi, to tam jest sporym wyzwaniem. Dobra. Ale i tak najlepszy punkt, najważniejszy element jakoś został osiągnięty. Jesteśmy w naturalnych jaskiniach, a tam właśnie hard krystale. Tam live krystal, nie pamiętam jak się nazywa. Ale ogólnie serce kryształki właśnie tutaj występują. No to dzięki za informację, siostra. Co widzę, ma na niego dalej chyba nie ma, czy wrócił już? Nie ma. A, czyli chyba na amen mu umarło. A szkoda. Przydałoby się, żeby w końcu skończył już budować te swoje tajemnicze jakieś... Ale takie utka się przydadzą. Co? Żabie utka. A żabia noga? Można coś tym fajną, fajnego z nią zrobić, więc co, przyda się. Bieraj, siostra. Wiesz, jeśli nie nam się przyda, to komuś innemu, więc... Co by to nie było, i tak warto podnosić. W szczególności jeśli to akcesorium, bo każde akcesorium można sprzedać. Czasami za nawet mocne pieniądze. Dobra. Nie ukrywam w tym momencie trochę... Ale się bronię przed partiami. Nie obudowałaś się, serio. Obudowałam, ale nie chciałbym się obudować, bo nie będę miała jak dorzucać. One od wody ci nie wsruną. Zrubają! Nie, w wodę ci nie wsruną. Jak więc do siostry? Niestety, ale nie umiesz. I to mocno nie umiesz. Ale mam pierwszą skrzynię. Dopiero pierwszą? Co? Będzie zaczęło. A wypiłaś mi które skrzyni? Tak. To powinno się ich mieć więcej do tego czasu. Zawiodłem się. I to mocno. Nawet skrzyni wyłowić nie umiesz. Nie, no ty się tylko do koni ale nadajesz. Ale przed chwilą. No, ale i tak, ty się chyba tylko do koni nadajesz. Bo koni to pewnie byś pewno zebrała, gdybyś zaczęła łowić. Widzę płytkę, widzę tą płytkę. A. Chciałbym też kamień mi zrzucić na głowę, no oczywiście. Musiało to być ta głupia plujka. I dobra. Jedź. Postaciu, jedź, póki jeszcze żywyś. Może znajdziemy coś tego typu, czego szukamy. Zabij, zabij. Mhm. No to taka ciekawa sprawa, jeszcze żadnej opaski regeneracyjnej, żebym nie znalazł. Naprawdę zaskakująca, przydałoby się, nie ukrywam. W szczególności na Masterze, im większa regeneracja życia, tym lepiej. No cóż, może znajdę jeszcze jakąś. I w sumie to może być mój drugi cel po kryształach życia. Dobra, dobra, fajnie. O, kolejna śmierć! Normalnie siostra w pełni sił! Co? 3-1 dla Harpy. No? Wiedzę, żeś w pełni sił, siostra. Skoro tak umierasz. Super. Kolejna maczuga i jeszcze jakieś inne dziwactwa, a dalej nie mam ani jednej opaski regeneracyjnej. Ta gra mnie nie lubi pod tym względem. I milionem innych. O, i znowu się sensek grzybki, żebym znalazł. Nie wiem na co mi one, ale tak, znalazłem. Nie mamy ich jeszcze w bazie. Spokojnie, Manoni mówił, że tym też się zajmie, tylko najpierw musi skończyć te inne budowle.
Ale bardzo siostry... mnie posłuchuje. No wiem, przecież ty uwielbiasz te grzyby. Dobra. Mniejsza o to, czy lubisz, czy nie te grzyby. Lepiej skupimy się naprawdę na poważnych rzeczach. A co tego, widziałaś już teraz te krainy grzybowe, siostra? Po zmianach? Nie. To powinna się odwiedzić, już mamy dwie odnalezione. Uuu, kryształek życia, nareszcie. I powiem szczerze, mocno się pozmieniały. Moim zdaniem nawet na mocny plusik. Tak, plusik. Ale oczywiście tak naprawdę finalny efekt to musisz sama sobie ocenić. Plony znalazłem. I kolejna harpa cię ubiła. Dobra. Ło, dwie skrzynie w jednym bajorku i dwa kryształy w jednym bajorku, nieźle. Jest dobrze i flare gun. Na tym się mogę powiedzieć szczerze, mocno zawiodłem. Posąg serca. Przyda się. Przyda się do tych sposobów na generowanie sobie serduszek w krytycznych bitwach. Wpada to dopiero po skeletronie, no ale jednak. Przynajmniej będzie można. Dobra. Czy moja postać, muszę przyznać, chyba mam jakieś naprawdę mocne płuca. Coś długo wytrzymuje pod tą wodą. Dobra. Ach, chociaż wait. Mushroom Grass Seed, nie, no nie wyrzucę ich. Szpędzaj same w sobie grzypy świecące. Dobra. No to idziemy dalej. Jedyny klucz postaciowy. I żeby nie był ten odcinek, prawdopodobnie będzie trochę krótszy, bo nie mam tyle czasu, a jeszcze trzeba, powiedzmy, zająć się paroma innymi sprawami. Więc nie będzie 40 minut, a będzie 39,59, znając mnie. Ale dobra. Mniejsza z tym, teraz i tak trzeba głównie skupić się na rozkopywaniu nowych tuneli, poszukiwaniu kryształów. Potrzebuję jeszcze ich chyba 10, żeby być w pełni swoich sił. Siostra, ile tego potrzebujesz jeszcze? Ja mam 120. A. Tobie potrzeba jeszcze 14. Sporo. Nie wiem, czy uda nam się tyle zgromadzić. Ale spokojnie, jakoś trzeba będzie. W najgorszym wypadku po prostu pójdziesz sobie na inny świat, jak zwykle to robisz. I tam nafarmisz. Dobra. Czy mam tutaj coś nieistotnego? W sumie tyle w krystale już będę żarł. Muszę jak najszybciej osiągnąć ten limit, gdzie będę gotowy na starcie ze wszystkim, co istnieje. Łącznie właśnie z ostrym cieniem mgły. Co się śmiejesz? To jest naprawdę poważne zagrożenie. Więc no. I nic. Dalej, nic tu nie ma ciekawego. Trzeba chyba pozwiedzać. Nieumarły górnik. No nareszcie coś fajnego. Tego co kojarzę, mogą fajne burgery z nich nawet wypadać. I inne rzeczy. No! Ja? Kolejny punkt dla harpiów. Kolejny grzyb. No i leci. Leci mi ile sił. Co mówisz, siostra? One wlatują w nocy. To coś zepsułaś te harpy, bo mi nie wylatywały ani razu. Nie, no tak serio. Na pewno musiałaś coś zepsuć. Bo ja dosłownie dzisiaj z rana z trochę połowiłem i nie wyleciała żadna do wody. To w najgorszym wypadku po prostu będę musiał ja tam sam osobiście przylecieć i ci to poprawić, bo pewnie źle się zabarkodowałeś na życie. Dobra. Teraz to naprawdę się... pierwszy noctel jest do kupienia. To jest? Psie uszy i psie... psi ogon. No wiem. Okay. Wiem. Ja i tak mam lepsze, bo ja mam lisełowe. Kolejny life crystal.
Już coraz mniej brakuje mi do kompletu. Komplet piecela, tylko ja chcę mieć komplet piecela. To będę musiał sprawdzić w inny dzień. Mi się wydaje, że od w zależności od fazy księżyca wydaje inne rzeczy. Ja tam nie wiem. I mówiąc wprost, mnie to nie interesuje. Ważne, że sprzedaję. A? Bob wezi? Jezu, jaki wezi. Nie ta gra. Gwiezdny klucz. Za dużo gotówka. Te. Jak w mojej postaci wszędzie zaczynam nazywać beźmi, to już na pewno za dużo gotika. Znaczy tak, ostatnio w niego nie gram przez kogoś. To w tajemniczych okolicznościach wykasował mi zapis. Żeby nie było tak, do Gothica 1 wrócimy, jak będę miał wolną chwilę na live'a. To się rzuci jakoś tam może dwugodzinne posiedzenie i zobaczymy co i jak pójdzie. Co dobra, ile mamy? Jeszcze tylko jeden, jakie 11. 6 kryształów będziemy w pełni sił. Oczywiście podkreślam, jeśli osiągniemy pełni sił przed końcem odcinka, to spróbujemy jeszcze raz pobić Zżeracza Światów. Może tym razem się uda. Oczywiście nie martw się, siostra, tobie też postaram się załatwić w miarę możliwości. Nic przydatnego. To do wyrzucenia, to też do wyrzucenia, bo mamy nieskończoną fabrykę kamyków. Dobra, to tak, co w sumie... Zamiast tej płytki wezmę Trunk Knife'y. Nieprzydatne. Niestety dalej nie ma nigdzie tych nieszczęsnych bransolet regeneracyjnych. Ale są za co te drzewa gemkornowe. Też nie lubię, też tu. Ja mnie lubisz, siostra, przecież to jest najlepsza pora, jaka istnieje. Zombie! O, tak. Teraz odkryłem, że są zombiaki w Terrarii? Co? Teraz dopiero odkryłem, że istnieją zombiaki w Terrarii? Serio? Wiedziałam, no. Aha, nie jest. Nie wierzę. Chyba znalazłem trzecią grzybową krainę gdzieś w okolicy. Więc jeżdżę. No dobra. To ja zobaczę, bo... Teraz to się przyda, bo mam jedną. Wiesz co, siostra, poszła pofarmić sobie materiały z dżungli, byś mogła lepszą zbrojkę też zrobić, magową. Jaką? No, z materiałów dżunglowych się crafci. Z żądeł, jungle sporsów i vinesów. Czyli ze wszystkich tych materiałów są wypadając przeciwników z dżungli. Słuchaj, ja sobie nie razu chciałam, ja sobie nie rozumiem. No przykro mi, siostra, ale ja za ciebie tego robić nie mogę. Ej. O, kolejny rajecz, Krystę. Ucie. Sławek celowo tak do góry noga. To co, co ty robisz? Cie. No, więc tak wygląda mój dzisiejszy dzień, siostra. Jak ci się podoba? Łażę po niebezpiecznych grotach na poziomie lawy, która może mnie zabić, tylko po to, żeby szukać kryształów sercowych. Dobra, 150. To znalazłaś? Da. Aha. U, proszę, nawet pająki zamieszkały w grzybach. Widzisz, siostrzeczka? Nawet pająki się zadomowiły wśród grzybów. Wszystkie istoty po prostu ci pokazują, że te świecące grzyby są super. A to super. Wszystko. To, że świecą, przez co jest jasno. To, że służą, no nie wiem, do krawcenia mocniejszych mikstur. To, że, nie wiem, są fajne, niebieskie takie. Kolejny Leaf Crystal, no nieźle, mam farta dzisiaj. I tak, wiem, siostra, że też byś chciała, no ale w pierwszej kolejności jednak przydało się, żebym sobie pozyskał, bo to jednak jestem tej głównym prowadzącym, to ja muszę pokazywać wszystko bez umierania. Ale spokojnie, jak już będę miał osiągnięty swój próg, to ty też dostaniesz pozostali. Cześć, czuję, że ja po prostu mam nosa do tego wszystkiego. Jakiegoś farta. Tak, zdecydowanie mam farta. Kolejny Leaf Crystal.
Rozumiem, siostrzyczka. Zdobędziesz dzisiaj też na pewno trochę życia. Dobra. Okej, okay, rozkopujemy. Zobaczmy, co mamy tutaj. Kolejne gniazdo pająków? No nieźle. Ja mam jakąś miksturkę, którą można wychlać. To można wychlać, tak? Coś niepotrzebnego. A po prostu wybrud. Fajnie było, gdybyś trochę powalczyła z tym Sandstormem, siostra. Wiesz, że tam są wredne potwory, ale może zdobędziesz coś nowego do bestiariusza. Istotnego dla nas, czy coś. Pamiętaj, że im wyższy bestiariusz, tym więcej rzeczy będzie nasza, w sumie twoja ulubiona zoologistka, sprzedawać. Ja jestem zły, rozgniewany biegun, czy jak on ma. Ten, wiesz, mój ulubienie. No, to jest tam właśnie. Lava Charm. What? Antilon Charger. No tak, przecież to zawsze był w podziemnej pustyni. Tak, ale... Dobra. Co tu jeszcze takiego niepotrzebnego jest? Co mógłbym wrzucić? Pańczyny, mam ich pełne i są nieskończone. Dobra, Hunter Potion. Wiesz, ja i tak do tej dżungli idę, więc no, muszę przejść przez tego No rozumiem, siostra. Znalazłam ciasto! Tak, coś tam dostał, nie wiadomo jakim cudem, od imprezowiczki, to po prostu... Jak to użyjesz, to przez jakiś czas będziesz szybciej chodzić i kopać. Nic wielkiego, ale wiesz, zawsze przyjemny wzmocnień. Uuu, zmarłaś sobie o swoich ulubieńców. Jak mi smutno. No brawo, teraz to odkryłaś. Dlatego trzeba będzie ci ogarnąć lepszego mikrofona też na tym laptopie, którego teraz musisz używać przez problemy. Ale to jest ten laptopowy. A, okej. Okay. To muszę tłumaczyć, czemu jakość jest gorsza. Ale spokojnie. Nawet jeśli nie będą za bardzo słyszeli, to i tak to jest dzisiaj dosyć mocno na luzie i w ogóle, więc... To bardziej niż to jest zazwyczaj. Więc no. Dokładnie, bo ja jestem tak śpiąca, że no, spokojnie, wiesz, nikt się nie zmuszał do tego, żebyś tu była. To wszystko jest dobrowolne. Chyba znalazłem jaskinię, w której już był Pupkin. Sądząc po ilości pochodni, to jest to bardzo prawdopodobne. Co? Chyba znalazłem kolejną jaskinię, w której już Pupkin siedział. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło, ale... Lepsze to niż nic. Zruszonych biegaczy. Aha. Dobra. Że się, jeśli sobie nie radzisz, siostrę, to... Jeśli sobie nie radzisz, to nie wiem, może spróbuj zagrać jakąś inną klasą niż... mag. Ja ogólnie sobie nie radzę. Dobra. Rozumiem, rozumiem. Trzymaj w krystale i będzie wszystko. Teraz ogarniasz, że ja sobie ogólnie nie radzę? Ja to wiedziałem od początku, ale proponowałem ci tylko, żebyś przeszła na coś łatwiejszego. Jak no nie wiem, Summoner. Summonerem to ty chcesz. Ja już mówiłem, niejednokrotnie. Mogę zmienić zdanie, jeśli ktoś mi przekona jakąś fajną bronią dla innej klasy. Żeby nie było nie... To fajna broń. Jakaś o działaniu bardzo nietypowym, która po prostu... Jak to się nazywa? To odstaje na tle swoich rówieśników, czy coś takiego, te... Żeby nie było, Arkalis jest tego idealnym przykładem, inny tego typu fajne brońki. Co? W dżungli mówiłeś, żeby łowić też chyba, tak? No też możesz. Dżunglowe skrzynki powinny dać nam też parę przydatnych akcesoriów i nie tylko. Nie wzywaj dinozaurów, bo cię zjedzą. Ginęły. Skąd wiesz, może jakieś się schowały gdzieś w jakichś fundamentach pod budynkami czy coś. Dobra. Twojej gwiazdy kluczu. Już ci niewiele brakuje. Uuu, ślimak. Ale nie chcę się po niego iść.
już w ogóle nie mam pieniędzy. Bo zawsze tracisz wszystkie, jak giniesz. Tak działa master. A w ogóle mogłabym pokazać widzom tą postać, którą najdalej zaszłam, w sensie chest, parę? Nie. Parka bym chciał pokazać tylko. No, trzymam strawę z przesady. Ja tak daleko nigdy nie zajdę. Trudno. No. O, znowu mi się skończyło żarcie, więc pora żyć. Grebę jakieś, klapa. No, kaczki. Nic szczególnego, ale jeśli złapiesz, to można z nich zrobić fajne żarcie. Dobra. Zimę. Będę głupich serc. Trzeba jeszcze trzech, żebym mógł zmierzyć się ponownie z żeraczem. Oczywiście, żeby nie było fajnie, fajnie by też było znaleźć więcej tego, żeby jeszcze innym porozdawać, chociaż tak do ich 200 czy coś. Ale głównym celem jednak, jak mówiłem, jest spokój. Nie wiem. Jest ciągle. Nie wiem, mnie nie pytaj. Ale dobra. Mał trzeba kończyć. Złoty robak. Będzie na złoty... A nie, wydawał się tylko złoty. A szkoda. Może tylko jedną złotą pieczęć tym razem z robaków wtedy będę robił. Ten kolejny grzybek barwnikowy, który... I tak nigdy nie zostanie przeze mnie użyty. Ryzykuję i to nawet nie wierzę. Weszłam do podziemnej dżungli. Aha, siostra, zgadnij, co znowu mi się wyświetliło przed chwilą na ekranie. Serce. Co? Serce? Nie. Co się wyświetliło jako tło na ekranie? Grzybki. Dokładnie, zaraz będę szukał kolejnych grzybów. Po prostu tam, gdzie grzyby, tam serca. Tak zauważyłem już. Ale póki co robię delikatną misję samobójczą. Znaczy mówiąc, ubieram lawa czarni i spróbuję podkopać zbiornik lawy, w którym widzę dużo cennych materiałów. Mam 7 sekund życia w tej lawie, więc no. Życz mi szczęścia. Czemu? Słyszę tę muzykę pod ziemi, słyszę jakby to śpiewał Trollolo do mnie. Co jest tak z moim mózgiem, że ja w zwykłej podziemnej muzyce z Terrarii słyszę Trollolo? Pytam serio, co jest ze mną nie tak, że ja słyszę Trollolo w zwykłej muzyczce z podziemi w Terrarii? Bo jesteś trollem? Bullshit, Sherlock. I forumowym? No, tak, teraz to odkryłaś? Nie. Co to za długie tory? Nie wiem. Pewnie ich nawet nie widziałem w znanym życiu, chociaż zobaczę. A, te tory. To są tory, którymi się dochodzi do slejmiarki, między innymi. Co? To są tory do slejmiarki. Tak, tej, w której polowaliśmy na slajmy. I proszę, są grzyby, jest kolejne serce, jeszcze dwa i będzie pierwszy cel sercowy osiągnięty. Drugi cel oczywiście trudniej będzie zdobyć, ale też postaram się osiągnąć, jak już powtarzam, po raz pięciopierdolionowy. Ale no. Zwieracza prawdopodobnie będziemy bić ponownie, dopiero w następnym odcinku. Bo na obecny moment, no nie ukrywam, nie jestem zbytnio, jakby to najłatwiej nazwać, no nie mam tyle czasu, żeby jeszcze w tym odcinku znowu się z nim mierzyć. Brakuje jeszcze dwóch serc, tego jeszcze, no, prawie czas się kończy, chociaż i tak pewnie odcinek wyjdzie tak samo długi jak zwykle. No ale wracając, nie ma szans. Chociaż, dobra, coś by Terraria powiedziała,
Jak nie ma szans, trzymaj serca, nie marudź już, tylko bij tego zżeracza. Czyżby? No w sumie główny cel już osiągnięty 100%. Mam 400 życia. Teraz tylko zostało jeszcze siostra pozbierać dla ciebie, ewentualnie jeszcze ksylo, ma na niego i innych i będzie dobrze. Siostra, ty tu jesteś, czy cię tu nie ma, bo ja cię nie widzę. Cześć, jest ostro nie tak. Ale i tak czy jak, chodź siostra, mam do ciebie już pierwsze serce. Dalej jesteś dla mnie niewidzialna, ale przynajmniej po nazwie mogę zobaczyć, gdzie stoisz, więc no. Więc jest dobrze. Chociaż tyle. I w sumie pewnie Discord cię właśnie wykrzaczył, bo już nawet nie słyszę, co mówisz. Ja tu jestem. No wiem, że jesteś, ale cię nie widzę. Dobra. Na chwilę położyłam twarz na klawiaturę, więc no. Aha. Jej, jaki to system grzybów rozbudowany. Więc kumasz, co się stało. To co zawsze się dzieje na tym laptopie? Tak, siostra? Ogólnie włączyły mi się wszystkie podki, które miałam we dwóch. A, dlatego... A, mikstura niewidzialności, tak? Tak. To tłumaczę, czemu cię nie widać. Dobra. Pamiętaj, ty możesz wyłączyć te miksturki, klikając prawym przyciskiem na ich opis. Chociaż możesz też zostawić, bo w sumie ta miksturka powoduje, że rzadziej cię biją potwory. Ach, coś mi mówi, że dojdziemy do piekła, zanim znajdę więcej kryształów. No już piekło! No więc cóż, papki, nie, nie jesteś już jedynym, który zamieszkał w częściach piekielnych. Helga Stone nie mogę kopać. Muzyczkę tutaj też aktualizowano. Nie wiem, czy się orientuję dobrze, ale aby mi się wydaje, że taki delikatny dubstep czuć w tych brzmieniach. O Boże, ale ja jakby były, jak tak sobie chwilę łazimy, w piekule łazimy, dobra, wychodzimy, a nagle demon wlatuje do lawy, lal. Dobra, nie wiem, czy ja tutaj dam radę przetrwać w tym piekle. Dobra. W ogóle teraz w piekle są bardzo wredne motyle piekielne, których nie da się złapać, siostra. I one ci zadają damage. Po pierwsze, skąd to wiesz? No bo tak jakby czarką zwiedzałam te piekło. Jezu, siostra. Okej, wybaczam ci to, ale wybaczam ci tego spoilera, ale na przyszłość nie gadaj takich rzeczy. Po drugie, tutaj akurat powiem ci tyle, nie umiesz i w ogóle. Bo otóż da się je złapać. Siatką. A taką zwykłą siateczką? Tylko siatka ci nic nie pomoże. Do tego potrzebna jest siatka lawoodporna. Więc naprawdę, siostra, zawiodłem się. Myślałem, że chociaż trochę bardziej myślisz w kwestii Terrarii. Ja i mój mózg. A, brawo ja. Jak zwykle źle wcisnąłem wszystko. Dobra. Tutaj jeszcze jakaś skrzynka zapasowa na bronię. Tutaj obraz. Dziękuję bardzo. Tutaj jak zwykle... O, jest wolne miejsce. Dobra. I w sumie to tyle na dzisiaj. W następnym epizodzie oczywiście postaramy się w dalszym ciągu... Ej, ciasto. Położę na craftingu. No, postaramy się w dalszym ciągu coś robić, jak nic Eater of Words, może jakieś porządniejsze bossy czy coś. Rozumiecie? A na obecny moment ja wam dziękuję. Napiszcie, co sądzicie o tym. I jak podobało wam się dzisiejsze zwiedzanie pod ziemi w poszukiwaniu kryształów życia? Ja oczywiście na tym nie ustaję, żeby nie było, będę dalej ich szukał. Dla siostry, dla reszty.
No, siostra już mówi pa po raz 5 pierdolionowy, więc ja teraz powiem już trzymajcie się, hej, hej. No i to tyle.